Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. No to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Usłyszane przed chwilą opowiadanie również wydarzyło się w dzień zmartwychwstania. To już kolejne, choć nie ostatnie, spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami. Tym razem Łukasz i Kleofas są w drodze. Odchodzą z Jerozolimy i udają się do swojego domu we wsi Emaus. W drodze zajęci są rozmową o tym, co dla nich najważniejsze. Rozmawiają o męce i śmierci Chrystusa oraz o dziwnych pogłoskach o Jego zmartwychwstaniu. Rozmawiają ze sobą o Jezusie. A jak często my w swoich domach rozmawiamy na tematy religijne? Jak często mówimy o Jezusie i dobrej nowinie, którą On przyniósł na świat? Ci dwaj uczniowie szczerym sercem poszukują sensu wydarzeń, których byli świadkami lub o których usłyszeli. Szukali tak naprawdę Jezusa, który jest ostatecznym wyjaśnieniem wszelkich naszych ludzkich wątpliwości. Szukali i znaleźli. On sam przybliżył się do nich, wyjaśniał im pisma i połamał dla nich chleb. Każde słowo zapisane na kartach Pisma Świętego odnosi się do Jezusa. Nie można zrozumieć żadnego zdania z ksiąg Starego Testamentu, jeśli nie przyłoży się do nich osoby Syna Bożego, Jezusa z Nazaretu. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus nieustannie wyjaśnia nam Pisma, odnosząc to, co mówi Mojżesz i prorocy, do samego siebie. Jeśli tak będziemy czytać Biblię, zrozumimy jej sens, a ona stanie się dla nas księgą życia.
Nie bądźmy zatem zamknięci jak apostołowie w jerozolimskim wieczerniku z obawy, z lęku, ale wyjdźmy mentalnie z ciasnych ścian naszego dotychczasowego życia i w podróży po kartach Pisma Świętego szukajmy Jezusa. Kiedy Go odnajdziemy, nasze życie nabierze nowego blasku i sensu i z radością będziemy mogli wrócić do codzienności, dając świadectwo o przemieniającej mocy Jezusa, zmartwychwstałego Pana.